A my, proszę Państwa, witamy w programie Potrójne Espresso politykami, którzy nam będą dzisiaj podnosić ciśnienie. Miejmy takie nadzieje. Są senatorowie Jerzy Wcisła, Platforma Obywatelska. Witamy serdecznie. Witam Państwa serdecznie. I Krzysztof Mróz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Oraz europoseł Nowej Lewicy Marek Balt. Dzień dobry, panie pośle. Witam serdecznie. Panowie, na dzień dobry zaczniemy od komentarza. W 2019 roku pojawił się wydanie Gazety Polskiej, to jest tygodnik, w którym politycy opozycyjni zostali sportretowani jako ci Niemcy, którzy niszczyli polski szlaban. To jest to słynne zdjęcie z czasów kampanii wrześniowej niemieckiej. No i oczywiście dlaczego takie skojarzenie? No dlatego, że właśnie politycy na wiosnę zapowiadali kampanię wrześniową, która ma usunąć władzę prawa i czy odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Oburzył się pan Kramek, działacz Fundacji Otwarty Dialog, wytoczył proces, w wyniku którego proces trwa, w wyniku którego odbyło się przesłuchanie, no i wydany został wyrok. Redaktor naczelny Gazety Polskiej ma zapłacić 15 tysięcy złotych, ale po raz drugi z rzędu nie był przesłuchany w sądzie jako strona. Sąd nie zdecydował się na wysłuchanie strony oskarżonej, przysłuchał tylko pana Bartosza Kramka. No i pytanie, czy sprawiedliwość w Polsce nie działa inaczej dla tych, którzy są po stronie, którą sądy interpretują jako przeciwna. Zaczniemy od pana Jerzego Wcisły. Nie znam sprawy, ale wszystkie nawiązania współczesne do, czy porównania do czasów faszyzmu czy nazizmu są bardzo niebezpieczne i w Polsce bardzo wrażliwe, więc jeżeli ktoś chce takich skojarzeń używać, no to dobrze, że sądy takie praktyki uważają za niegodne i niewłaściwe. To był drugi z rzędu tego typu proces. Proces trafił do apelacji. Apelacja stwierdziła, że należy przesłuchać Tomasza Sakiewicza. No jednak sąd okręgowy uznał, że nie będzie tego robił. Bardzo ciekawe. Marek Balt, europoseł Nowa Lewica. Konserwatywni wydawcy mają szansę w sądach, czy od razu powinni spuścić głowę i poddać się wszystkim decyzjom kasty? Panie redaktorze, ja uważam, że wszyscy mają szansę w sądach. I też uważam, że nikt w Polsce nie zasłużył na to, żeby porównywać go do Niemców, którzy zamordowali 6 milionów Polaków w czasie II wojny światowej. To jest jedna z największych obraz, porównanie do zbrodniarzy, którzy mają na sumieniu tyle ofiar w Polsce i tyle ofiar na całym świecie. Tak już wiele ofiar. Więc ja też, gdybym został porównany do zbrodniarzy, byłbym oburzony i dochodził swoich praw w sądzie. Mhm. A jest pan w Europarlamencie. To ciekawy wątek, bo wie pan, jak pisze prasa niemiecka o obecnych rządach w Polsce, jak traktowani są politycy partii rządzącej jako jacyś uzurpatorzy, jako jacyś dyktatorzy. Jak pan na to reaguje? Panie redaktorze, nie czytam prasy niemieckiej, nie czytałem, nie widziałem, musiałbym zobaczyć. Nie dochodzą do pana informacje, co tam te wszystkie Die Zeit, Tagesspiegel czy Spiegel piszą o nas? Nie, nie dochodzą. Nie dostaję takiej prasy, ani jej nie kupuję. Ale jeśli pan redaktor przekaże mi taki artykuł i się z nimi zapoznam, to wtedy się będę do tego mógł odnieść. Man muss Deutsch lernen. Uważam, że obrażanie ludzi i niedyskutowanie o ludziach, a nie o problemach, jest trochę poniżej pewnego poziomu. Oczywiście jest prasa jakaś brukowa, jest prasa rozrywkowa. No jest też wolność wypowiedzi w pewnym kontekście, ale ja nie pracuję w rozrywce ani w jakimś podłym miejscu. Ja chciałbym
traktować innych i chcę traktować innych jako poważnych ludzi. Chciałbym również być traktowany jako poważny człowiek. Marek Balt, Nowa Lewica. Krzysztof Mróz, senator Prawa i Sprawiedliwości. Panie senatorze, pan słyszał, co niemiecka prasa wypisuje o Polsce? To jest jakaś wiedza, której nie mają polscy politycy? No, słyszałem, tak. Wielokrotnie też obrażano i braci Kaczyńskich w tych różnych publikacjach, powołując się na wolność słowa wtedy, że można pisać, co się chce. No właśnie. Można porównywać, jak się chce i tyle. To polskiej prasie nie wolno, Gazecie Polskiej nie wolno pisać, co się chce, a Der Spiegel, Tagesspiegel, czy tam inna Deutsche Welle może. No jest ten problem podwójnego traktowania różnych standardów w różnych aspektach. Co wolno Niemcom, to nie wolno Polakom. W sądach, w reformie wymiaru sprawiedliwości. No ja przypomnę, że zgodnie z prawem niemieckim sędziowie mogą być członkami partii politycznych. I niektórzy sędziowie są członkami partii politycznych. Także do niemieckiego Trybunału, Federalnego Trybunału Konstytucyjnego idą byli politycy i to jest jakby standard. Niemieckie prawo nie zna pojęcia immunitetu sędziowskiego. Tak, to znaczy, aż tak szczegółowo to nie wiem, ale jeżeli pan tak redaktor mówi, to pewnie tak jest. Natomiast no, różnego rodzaju rozwiązania, które są w Polsce stosowane, które mają naprawdę bardzo duże zabezpieczenie sędziowie, choćby przez ten immunitet, no są w Polsce kwestionowane. I to jest pewien problem, że niektórym krajom wolno więcej, niektórym krajom wolno... Niektórym redaktorom mniej. Wolno więcej, niektórym wolno mniej. Mamy przykłady tutaj dziennikarzy kwestia. Gazety Wyborczej, którzy się rozbijają tak. samochodami, a sąd stwierdza, że staruszka wtargnęła na pasy z nieustaloną prędkością. Tutaj redaktor Sakiewicz nie został dopuszczony do przesłuchania. Sąd nie był zainteresowany jego stanowiskiem. No, ja nie znam, bo nie śledziłem oczywiście przebiegu procesu, któremu wytoczono panu redaktorowi Sakiewiczowi. Natomiast no tak na oko, jeżeli jedna strona jest przesłuchana, a druga nie, no to jest tak troszeczkę dziwne i chyba to, że tak nie powinno być, to zostało to też dostrzeżone przez chyba sąd wyższej instancji, tak jak pan redaktor mówi, tak? No tak, ale sąd niższej instancji ma swoje zdanie na ten temat. No i pytanie o związek z tekstem Piotra Lisiewicza dotyczącym Marka Safiana z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jego rodzinie, jego tacie i jego roli w tym, co Unia Europejska robi pod hasłem polskiej naruszania praworządności w Polsce. Pan senator Mróz, to jeszcze skończymy ten wątek. No, szanowni państwo, to jest opisana pewna historia rodzinna. Ja bym chciał się dowiedzieć, czy to, co opisała Gazeta Polska, jest prawdą, czy nieprawdą, bo jeżeli to jest prawda, no to jest opisane pewnie pewnej rzeczywistości. Można się oczywiście na tą rzeczywistość oburzać, nie oburzać. Ja rozumiem pana profesora Safiana, który no, będzie bronił historii swojego ojca. Natomiast problem byłby, gdyby to była nieprawda. Natomiast jeżeli to jest prawda, no to każdy ma prawo pisać prawdę, nawet jeżeli ta prawda jest dla kogoś nieprzyjemna. A czy jest pan w stanie potwierdzić, że słyszał pan o tym, iż to właśnie, bo to te plotki pojawiły się w 2016 roku, kiedy ten kwestia polskiej praworządności były wyciągane, że to właśnie profesor Marek Safian jest osobą, która koordynuje w pewien sposób to natarcie na Polskę. Jego efekty widzimy dzisiaj. Nie wiem, co robi pan Safian TSUE, no jest naszym jakby przedstawicielem, naszym, czyli Polski, bo tak akurat Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest skonstruowany, że każdy kraj wyznaczy swojego przedstawiciela. Pan Safian został wyznaczony przez ówczesny rząd, a więc także pewien czynnik polityczny. No i co tam pan Safian robi? No ciężko mi powiedzieć. Jasne. Był sprawozdawcą, uzasadniał jeden z wyroków w stylu, który Piotr Lisiewicz ocenił jako drapieżny
publicystykę polityczną w stylu Gazety Wyborczej. Pan Jerzy Wcisła, senator Platformy Obywatelskiej. Czy to jest tak, że pan sędzia Safian przedstawia punkt widzenia Platformy Obywatelskiej w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Ja myślę, że pan sędzia Safian swój pogląd przedstawia i dzisiaj próbowanie interpretowania i identyfikowania problemu jako problemu poglądów pana Safiana, a nie problemów, które ma Polska z praworządnością, jest uciekanie od zasadniczej kwestii. A na czym polegają problemy Polski z praworządnością? No na tym, że nie mieścimy się w kanonie państw praworządnych. A jaki jest ten kanon, proszę powiedzieć? Słucham? Skąd mamy znaleźć ten kanon państw praworządnych, proszę powiedzieć? Jest taki dowcip, który mówi o tym, że jeżeli trzy osoby ci powiedzą, że powinieneś się położyć ze względu na swój stan, to się połóż, człowieku, a nie siadaj na przykład za kierownicę. Nam, to jest ten kanon? Przepraszam. Wszyscy mówią, że w Polsce mamy problem z praworządnością i my mówimy jako opozycja i Unia Europejska. Proszę podać jakiś argument, który nie jest dowcipem, tylko rzeczywiście odpowiada tej sprawie. No wystarczy stosunek Unii Europejskiej do naszej praworządności i to chyba ale nie to wy pan, to ja proszę o argument merytoryczny, a nie o to, co mówią ludzie, którzy nawet nie znają języka polskiego o Polsce. Ja nie słyszałem pana pytania, przerywa mi pan. Przepraszam, na emocji to raz jeszcze. Proszę pana o jakiś merytoryczny fakt, który potwierdza pana tezę, a nie powoływanie się na opinię z Unii Europejskiej. No, ale uważa pan, że Unia Europejska jest niemerytoryczna, tak, gdy... Tak, uważam. No to nie mamy o czym dyskutować, jeżeli ja będę podawał jakieś argumenty. No to proszę podać jakiś argument. Pan nie podał, szanowny panie senatorze, pan nie podał żadnego argumentu. Proszę o jeden. No wystarczy powiedzieć o Izbie Dyscyplinarnej, która nie jest uznawana za instytucję sądowniczą i my się upieramy, że to się mieści w kanonie praworządności. Według tego, co obowiązuje w Unii Europejskiej, do której należymy, Izba Dyscyplinarna łamie zasady praworządności, więc... W jaki sposób? Pan tego nie uznaje, no to pana... Ale w jaki sposób łamie? No proszę powiedzieć. No nie, jest organem sądowniczym. No, co jeszcze mam panu powiedzieć? Bo? No Izba Dyscyplinarna jest organem Sądu Najwyższego, tak? Dobrze. Czyli takie argumenty mamy. Marek Balt, europoseł Nowej Lewicy. Słyszy pan argumenty właśnie tego typu? Pan się z nimi zgadza? Panie redaktorze... Argument o tym, że się źle mówi o Polsce, jest argumentem za tym, że w Polsce jest źle. Nie, to nie jest oczywiście argument, ale argumentem jest między innymi to, że polski rząd przez kilkanaście miesięcy nie publikował wyroków Trybunału Konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego. Problemem jest to, że wybierani są sędziowie do tak zwanej Izby Dyscyplinarnej w trybie zależności politycznej, a Konstytucja Polska mówi o tym, że mają być niezależni politycznie. Mhm. I tu jest w mojej ocenie argument, który narusza i pokazuje Polskę jako kraj, który może naruszać praworządność. Senator Wcisła mówił, że jest tutaj... Ponieważ, panie redaktorze, chciałem dokończyć. To nie chodzi o to, że w Polsce, że w Niemczech są sędziowie, którzy mają poglądy polityczne i mogą być członkami partii politycznej. Ale polska konstytucja jasno mówi, że polscy sędziowie nie powinni być apolityczni. I polski rząd również atakuje polski wymiar sprawiedliwości, czy część polskich sędziów, mówiąc, że są polityczni. Ale sam większość Zjednoczonej Prawicy doprowadziła do tego, że wybór obecnych sędziów jest dokonywany w trybie politycznym.
Mhm. I to jest niebezpieczne, ponieważ każdy... Ja mogę zadać pytanie? ...będzie chciał dochodzić, tak oczywiście, to kto proszę będzie bardzo. Dochodzić swoich praw, pana może mandat, się obawiać, jest pan, może się obawiać... Tak? Jest pan przedstawicielem Parlamentu Europejskiego. Tak. Pana mandat pochodzi skąd? Skąd jest pana uprawnienie, że... Mój mandat pochodzi z wyborów powszechnych. Z wyborów publicznych. Dobrze. Jest liczba osób, na które pana zagłosowały. Jakby oczywiście zagłosowały na kogoś innego, to byłby ktoś inny. Skąd pochodzi mandat sędziego? Tak? W jaki sposób sędzia zostaje sędzią? Sędzia zostaje sędzią, ponieważ zostaje wybrany. Do, przez kogo? Czasu i kto do czasu wybiera, kto wybiera sędziego, żeby został sędzią? Poprzednio było tak, że sędziego wskazuje niezależny organ złożony z sędziów i wybiera prezydent. Czyli dzisiaj prezydent mianuje i daje jakby uprawnienie, tak? Mianując tak, sędziego, prezydent tak, ponieważ... daje mu te prawa, no i to jest przez Rzeczpospolitą. Prezydent pochodzi z wyborów, ma największy mandat w Polsce. Tak, wszystko jest w porządku. Natomiast problem jest z tych, że sędziowie wybierają samych sędziów. To tak jakby członkowie Parlamentu Europejskiego wybierali kolejnych członków Parlamentu Europejskiego. Bez rekomendacji członka Parlamentu Europejskiego nie mógłby pan zostać posłem. I to jest chyba fundamentalny problem, w którym jesteśmy, inaczej, że władza sędziowska dochować? W Polsce nie pochodzi z wyboru. Nie ma demokratycznej legitymacji. I no dobrze, z tym chyba czemu, starał się zmierzyć rząd Prawa i Sprawiedliwości. No to zmierzył się błędnie, ponieważ reformę sądowniczą przeprowadza przez 6 lat. Miały się skrócić kolejki do sądów. Mieli ludzie wychodzić bardziej zadowoleni ze sprawiedliwszych wyroków, a tego nie ma. Sprawy sądowe ciągną się dłużej. Dłużej czeka się na sprawy sądowe. Te wyroki nie wiem, czy są bardziej sprawiedliwsze, czy nie, ale rząd próbując naprawić według nich zły system sądowniczy, poszedł złą drogą, bo jeśli chciał, żeby sędziowie byli niezależni, to mógł doprowadzić do takich zmian, że sędziowie byliby wybierani w wyborach bezpośrednich jak posłowie. No ale nie ma innej możliwości, żeby doprowadzić do tego, żeby sędziowie byli niezależni, jak zostawić, zgodnie z polską konstytucją, jak zostawić wybór sędziów organowi, który jest niezależny politycznie. I panie redaktorze, taka jest nasza konstytucja, więc... Taka jest nasza konstytucja. No, Krzysztof Mróz, senator Prawa i Sprawiedliwości, słucha pan tych argumentów. To mamy takie, a nie inne wyjście. Mhm. Krzysztof Mróz, senator Prawa i Sprawiedliwości, słucha pan tych argumentów od dłuższego czasu. W Polsce nie ma praworządności, nie pasujemy do wzorca europejskiego. No co prawda, wzorzec na przykład w Niemczech jest taki, że sędziów wybierają politycy i sami politycy mogą zostać sędziami, no ale w Polsce jest konstytucja, więc może już ten argument o wzorcu jest niekoniecznie ważny. Kwestia wyboru sędziów, przecież powinni wzorcem wybierać... jest przestrzeganie ustawy podstawowej, to jest wszystko, proszę pana, bardzo zamontane i moim zdaniem ma tutaj, nie, są tutaj poważne błędy proste. Logiczne. Co banalnie na to proste, senator Mróz? Banalnie proste. Podstawą jest konstytucja danego kraju. Jeśli cały proces wyboru sędziów jest zgodny z konstytucją danego kraju, to państwo jest praworządne. A... jeśli próbuje się kuglować dobrze poza konstytucją... Czy wybór sędziów, to zadajmy to pytanie senatorowi Mrozowi, czy wybór sędziów w Polsce jest niezgodny z konstytucją? Panie redaktorze, zanim odpowiem na to pytanie, to kilka kwestii, bo tutaj zostało poruszone. Pierwsza do mojego kolegi z Senatu, senatora Platformy Obywatelskiej. To mówienie o tym jakimś takim żartobliwym porównaniem, że jak trzy osoby ci powiedzą, że jesteś zmęczony, to się połóż, i to odnoszenie do praworządności, tak? No to jest chyba troszeczkę jakieś niepoważne i ośmieszające w ogóle sytuację. Ja mam świadomość tego typu, że pan senator nie był w stanie pokazać ani jednego przykładu naruszenia praworządności, bo generalnie ten kanon, o którym pan mówił, nie ma czegoś takiego jak kanon praworządności i nikt z Unii Europejskiej, ani z Trybunału, ani z Komisji Europejskiej nie mógł nam zarzucić żadnej rzeczy w konkretnego złamania przepisu prawa międzynarodowego, prawa europejskiego czy prawa krajowego. To jest jakby pierwsza kwestia. Ja usłyszałem kiedyś taki argument,
który właśnie wyczytałem w jednej publikacji niemieckiej, gdzie nie pamiętam nazwiska tego polityka niemieckiego, gdzie polski dziennikarz mówił, no ale no, są takie analogiczne sytuacje powoływania sędziów w Polsce, jak i w Niemczech. I wtedy była taka odpowiedź, ale w Niemczech mamy inną kulturę i to, co się u nas sprawdza, to się w Polsce nie sprawdza. No, jeżeli będziemy tak podchodzili do praworządności, to zawsze będą ci lepsi, ci gorsi, ci, którzy mogą więcej, ci, którzy mogą mniej. Pomijając, że jest to argument czysto rasistowski. Jeżeli chodzi tutaj do pana posła, europosła Balta, to ja bym jeszcze chciał jedną rzecz powiedzieć, tak jakby trochę uzupełnić. Jak dzisiaj jest wybierani sędziowie? Bo zadał pan takie pytanie panu posłowi. No są tak wybierani, jak to przewiduje konstytucja i jak było przedtem, przed rozpoczęciem zmian. Czyli Krajowa Rada Sądownicza wybiera kandydata większością głosów. W KRS-ie są sędziowie i politycy wskazywani przez Sejm i Senat. I pan prezydent taką osobę powołuje na urząd. Co gwarantuje niezależność, niezawisłość sędziego, a między innymi immunitet, a między innymi nieusuwalność, nieusuwalność z urzędu, a między innymi to, że de facto nawet po przejściu w tak zwany stan spoczynku, czyli sędziowską emeryturę, mają bardzo zagwarantowany także immunitet i super przywileje emerytalne, które chyba nie ma żadna grupa zawodowa w Polsce. I tu gwarantuje niezawisłość i niezależność sędziemu, że jak on zostanie już wybrany, to de facto, przepraszam za takie określenie, ale tak to w rzeczywistości wychodzi. Do śmierci jest już nieruszalny, tak? Bo nawet po przejściu w stan spoczynku chroni go immunitet i chroni go... To proszę powiedzieć, skąd ten opór? Dlaczego te argumenty są? Jak pan to rozumie? Takie same zasady wyboru sędziów przed reformą, jak i po reformie. Myśmy tylko zmienili jedną rzecz. Kto wybiera sędziów do tego KRS-u? I chcieliśmy, aby sędziów do KRS-u w większości wybierał parlament, a nie sama korporacja. Ale mówimy cały czas o sędziach, tak? Przecież w KRS-ie, który decyduje o nominacjach sędziowskich, decyduje o awansach sędziowskich, to decydują sędziowie, tak? Tam przecież politycy są tylko w takim samym udziale, jak to było przed reformą, bo także przedstawiciele Sejmu i Senatu mają swoich przedstawicieli. Panie... I tak, przedstawiciele Platformy Obywatelskiej z ramienia Senatu są w Krajowej Radzie Sądowniczej. Kończąc ten temat, to każdy z posłów, który jest w parlamencie, również ma mandat społeczny, sprawuje swoją funkcję na podstawie procedur demokratycznych, więc mówienie o tym, że udział polityków w jakimś ciele, które wybiera sędziów, jest niedemokratyczne, to moim zdaniem jest to naruszenie takiej prostej logiki, ale może ja się nie znam. Krajów, panie redaktorze i szanowni państwo, w większości krajów tym czynnikiem, który powołuje jakiś organ, który wskazuje sędziów, są politycy. Albo to są parlamenty, albo to są ministrowie. Tak jest w Niemczech, tak jest w Hiszpanii, tak prawdopodobnie, tu nie jestem pewien, ale chyba także jest we Francji. Natomiast w Hiszpanii i w Niemczech też politycy, niekiedy to są musimy organy już wykonawcze. Kończyć ten temat. Bardzo panom dziękuję za przytoczenie najważniejszych argumentów, które stoją u podstawy tej dyskusji, którą toczymy od lat i którą pewnie toczyć będziemy dalej, chociaż rzeczywiście to, co dzieje się w Unii Europejskiej, ta histeria jest chyba poza skalą w tym momencie. Krzysztof Mróz, Prawo i Sprawiedliwość, Marek Balt, europoseł Nowej Lewicy i Jerzy Wcisło, senator Platformy Obywatelskiej. Bardzo panom dziękuję za udział w porannym programie. A my zajmiemy się kulturą. Robert Rogala, przewodniczący Bielańsko-Żoliborskiego Klubu Gazety Polskiej, ale też autor książki o wspaniałym kapłanie, będzie naszym gościem już za moment.